Zajmujemy się przewozem całej tablicy Mendelejewa w postaci płynnej w cysternach technicznych, chemicznych dla przemysłów budowlanych, dla automotywu, farbiarskich, meblowych. Główne kierunki: Skandynawia, Włochy, Belgia. Genezą firmy było zapotrzebowanie naszych obecnych duńskich wspólników na realizację przewozów towarów, a przewożonych w bardzo wysokich temperaturach, rzędu 250 stopni Celsjusza, z Górnego Śląska do Danii. W czasach żelaznej kurtyny nie można było tak swobodnie przejeżdżać przez granice, szczególnie granice NRD-NRF. No to trzeba było mieć kogoś po tej stronie, który to będzie realizował. Żeby sobie zapracować na zaufanie wśród klientów wożeniem materiałów niebezpiecznych, trzeba było najpierw sięgnąć do źródeł, do wiedzy. Posiadanie specjalizacji wiąże się z wyzwaniami. Dlatego bardzo ważnym jest, aby firma dokładnie oceniła potencjalne zagrożenia i ryzyka związane ze specjalizacją. I jak widać, w ciągu ostatnich 34 lat podążaliśmy właściwą ścieżką. Dalej nią podążamy, dalej się rozwijamy. Niedawno firma Anneberg odebrała pierwsze w swojej historii pojazdy ciężarowe marki DAF. Są to ciągniki siodłowe XF450 oraz XG480. Pojazdy dostarczone przez naszą firmę są inwestycją w kontekście opłat drogowych, ponieważ każdy z nich jest sklasyfikowany do klasy trzeciej, jeśli chodzi o toll collect. Zastosowaliśmy tutaj kontrakty obsługowo-naprawcze typu full care, które oferują pełną przewidywalność kosztów w całym czasie trwania tego kontraktu, czyli w okresie 5 lat. Pierwszym podstawowym czynnikiem, który nami kieruje przy wyborze taboru, jest masa. Żeby uzyskać maksymalny payload, to musimy ograniczyć jak najbardziej masę własną zestawu. Nie chcemy być najwięksi, chcemy być najlepsi. To jest taki może slogan, ale takie motto, którym się kierujemy na co dzień. Mamy w wielu przypadkach osoby, które pracują u nas 20 i więcej lat. I to oni decydują o jakości działalności naszej firmy. Zarówno spedytorzy, kierowcy, mechanicy, jak i pracownicy administracyjni. Ludzie to firma.